Witam wszystkich z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z Gold Edition 2015 i w ogóle super, hiper, ekstra, super Farming Simulator. Jest ze mną cmokający Adaś. No cześć i za chwilę do widzenia. Tak, i jest ze mną niecmokający Duszek. A może i cmokający. Dobra, kolejny odcinek, ja dzisiaj się zabieram za misyjki. Ale Adam, ty masz tam dwie misje, więc Adam też może zrobić. Nie, Adam jedzie w pole. Ja idę z tobą, Dyszek. A Adam, ty wtedy siałeś? Ja siałem, tak i sobie pójdę dalej. Aha, no. A co ja mam robić? No to... A rozsialiście w końcu ten nawóz, czy nie? No, nawóz, tak. Nawóz może rozsiać, bo nie ma nawozu. Faktycznie. Krystal jest podpięty pod rozsiewacz. Ja nie wiadomo, jak ja długo pogram, nie? Także pewnie za chwilę będziesz miał roboty dalej. No, spoko. Bo tam trochę żeśmy próbowali z tym powalczyć, tam żeśmy w stanie trochę pozmieniali, no ale no nie wiem, czy to coś podziała, no, na razie dalej jestem tuner pośredni i mimo tam, że trochę posiedziałem, poczytałem to co zrobiłem, no to jak na razie no, w sumie nic nie dawno. Zobaczymy, może jakieś... Trochę może posiedział, mało poczytał, bo mu jedna literka to dwie minutki schodzi, że no, za dużo nie poczytał, nie? No ale przynajmniej coś, tak? Ważne jest to, że się stało. Ja tak sobie teraz myślę, że ja się cały czas oddalam od tych kropek, no nie? No. Zajebiście. No, tak, ja to z drugą stronę. Ej, ale kiedyś byś dojechał. Tak, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu przecież. Ja sobie tak patrzę, mówię, coś mi się tu nie zgadza. Coś z tymi kropkami jest nie tak, nie? A one sobie w drugą stronę migają. Do Franciszka byś pojechał. Brzeg? No. Aha, mnie już chyba nie ma. Nie, jesteś. No nie, aha. Bo... No. Nie no, stanąłeś na polu i... Znaczy ja stanąłem jeszcze nie wyskoczył napis, że cię wyrzuciło. O! O już. To cześć Adam, trzymaj się, fajnie, że wpadłeś. No na razie, cześć. Cześć. Następnym razem to nie przychodź z gołymi rękoma. Nie ma problemu, zawsze można na mnie liczyć. No, fajnie, że jesteś. Nie no, fajnie, dobra. Fajnie. Ale weźcie to w końcu ogarnijcie poza odcinkiem, znaczy nie przed odcinkiem. Adam, poczytaj teraz jak masz czas. No, no tu, dobra, o tym tunglu, o tym tunglu, nie? Poczytaj, tungle. Tungle, tak? Tungle. Chyba jakoś tak się nazywa ten program. Ale to się pisze ty o ongle, czy coś. A ja nie wiem jak to się pisze. Nie, ty o tungle. Po prostu tungle. Dobra. No a Duszek chciał prześwirować English. English, of course. Yes, I can, my friends. Tak. Tungle top 10. Okej. Premium 2,99, no. No, to kupisz nam. Free. Free, yes, to mogę wam kupić. Free, dowlad nowy. No ale ogarnić to na pewno jest program typu Hamashi. Bo to może nie być program typu Hamashi. Ściągniemy, zobaczymy, nie? No co najwyżej, wirus jakiś będzie, nie? I tak już masz pełno. Masz całą stajnię. No to jeden więcej, jeden mniej. Pua. To problem. Dobra, no okej, w sumie no na razie to tyle. Dobra. To chciałem jeszcze o tym Hamachi poczytam sobie, zanim to se zrobi. To sam mogę z tym zrobić tak. English? No. I please. English, yes. Następny English, poliglota. Writing a Windows system tak. Chyba głosowe, wziął czytanie głosowe, bo przecież nie on by przeczytał tak szybko te słowa. Właśnie. Coś tu się nie miał. Kurde. Żądam weryfikacji. A chciałem, wiesz, kazać umiem. Ej, a w sumie tak a propos, bo u mnie żeśmy gadali o tym, że... A propos de facto, o tym, że o przyszłości w sumie, tak, nie? Tak, trochę żeśmy wspominali. To teraz w sumie pogadamy tak trochę o... tak inteligentnie... Dobra, to wiem, że to nie będzie inteligentna rozmowa. O przyszłości. Słuchajcie, panowie, to myślicie, że się zmieni w przyszłym roku, jeśli chodzi o farminga. I to chodzi mi to w dwóch znaczeniach. W takim... W samej grze, czy co dodadzą w tej grze, bo w przyszłym roku wiadomo, ma dojść, nie? Nowy ten rodzaj. Nie dodadzą modułki. No to wiadomo. Ale jak myślicie, co dodadzą nowego? I druga sprawa, czy ogólnie chodzi mi jako firmę. Czy z tą firmą co się stanie, czy jak to z konkurencją będzie, jak i co tam, czy coś się zmieni, czy raczej będzie wszystko to samo?
Czy więcej tych filmów jeszcze wypłynie, czy po prostu będzie tak jak zawsze było, że co rok to samo i jakiś dodatek i w sumie tyle. Ja wiem, że będą jakieś nowe maszyny. Będzie firma. No to jest to standard, tak? Na razie standard. Tak, będzie Lille, czy jak się to czyta. I Lille będzie. Chyba. Nie wiem. A Lille może też jest jakaś, nie wiem, ale Lille na pewno. No, znaczy właśnie chodzi mi o tą właśnie tą. I będzie jeszcze, proszę ciebie. To było. Aha, no i ta ankieta, co tam była. Że... A, Massey i Fergusony w ogóle mają być. No, bo ja widziałem w ogóle na Facebooku też teraz ostatnio, bo zacząłem wstać jakieś obawy miesiąc temu, że opublikowali nową współpracę, nie z firmą. No. Kurczę, jak to się nazywa teraz ta firma? Czekajcie, zresztą mogę wam sprawdzić. No dobra, nieważne, ale była faktycznie, była ta ankieta, tam mają wprowadzić. I mają być chyba Fendy nawet, nie? Z tego co się dowiedziałem. No nie wiem, ale mają wprowadzić te ulepszenia faktycznie tej gry, rozbudowę gospodarstwa, więcej. Więcej tych mają dać upraw, tak? Chyba tak. Coś tam jeszcze przeszło. I fizykę. A, i fizykę to... mają poprawić, no. Nie wiem, w sumie w tej fizyce to... może nie tyle fizykę, co jakby... No nie. Ja bym tego fizyką nie nazwał, bo fizyka już może jest jakaś na plus. Dodali przecież masę, dodali różne takie pierdoły, tylko chodzi o to... Pracownika o uprawy, o uprawę ziemi, o to prędzej dodadzą, nie? Znaczy to chyba może też można podciągnąć fizykę. A czy chodzi o fizykę, czyli że, nie wiem, wzrost, czy po prostu rodzaj? O co ci teraz chodzi? No, że mówisz rośliny teraz, nie? Nie, to rośliny to swoją drogą. Chodzi mi o to, że będzie na przykład jakaś inna uprawa i na przykład, nie wiem, dodadzą coś takiego, że jeśli, no załóżmy tam... ktoś będzie orał, tak? No to będzie mu to większą trudność sprawiało, nie wiem, traktor będzie, nie wiem, kopał się czy coś, nie, no nie wiem, no. No bo w tej chwili... Albo na przykład to, że dostaniesz więcej plonu za to, że orasz. Albo na przykład, no to tutaj też by mogli w stronę iść, no nie? Znaczy to z tym, że niby traktor ma ciężej, to oni już, wiesz, jakoś, jako tako to robią, nie? Tylko, że tego nie widać wcale, nie? Tego nie widać. Znaczy z tego, co ja zauważyłem i co się dowiedziałem, to... Bo było na początku bardzo to widać, były to ograniczone, ale później znikły, nie? Bo były trochę z tym trudności. Znaczy, to trochę było, za bardzo znerfili te wszystkie. Tak, tak, trochę to było takie za ten. Ale teraz jak na przykład weźmiesz za duży siewnik, jak weź tym mały czy tam średni, to będziesz jechał jeden na godzinę. No jeden na godzinę. To masz ciężko, no i to na pewno tu. No, ale wciąż jedzie, nie? No ale jedzie, no. Ale mogliby, nie wiem, jakieś kolizje dodać, że nie wiem, że maszyna się. O Boże, ale mam zapieprzać taki kawał, serio? No teraz na pewno pojedziesz, tak. Teraz porozmawiamy o trochę innej przyszłości, nie o przyszłości gry, tylko o przyszłości świata. Ja myślę, że w 2016 będzie wojna. Ja ci powiem, to z tą wojną, nie? Ja dzisiaj miałem dwa kazanie do tego film, kurde, o wojnie. Hopie, ksiądz mi gadał 2 godziny, jeden, że rekolekcje, no to jeszcze, no wiadomo, kazanie, a to jeszcze taki był, wiecie. Muszę się wodę napić, to se pogadał, nie? A później jeszcze mieliśmy takie indywidualne spotkanie, znaczy indywidualne, młodzież tam miała spotkanie się ze mną. Taki typowy panikarz, nie? No, może i będzie wojna. Słuchaj, obejrzałem filmik tego, jak on ten taki sławny polski, jak on się nazywa? Kolanko. Jasnowidz. Myślałem, że Kolanko. No dobra. No i niby tam się wypowiadał, że będą różne kryzysy, na przykład Skandynawia trochę upadnie, będą ataki niby terrorystyczne na Skandynawię, no i może być wojna. Słuchaj, wiesz, co ja ci powiem na temat wojny? Moim zdaniem... Nie, ja mówię ze słowa tamtego jasnowidza. Okej, okay. Ja ci powiem teraz, co ja myślę. Moim zdaniem wojny żadnej nie będzie. Jedyna jaką wojna będzie, to będzie wojna, będę miał wojny kraju same w sobie, i to główny problem będzie po prostu uchodźcy. To będzie nasz problem. Może być wojna, ale to będą takie właśnie wojny odśrodkowe, że z tymi religijnymi. No to takie wojny. Taka wojna się szykuje, nie? Ale i to może już... dojść do tego, że będzie wojna na osi Turcjan Rosja. Jakby... No właśnie tu jest ten problem, że jeśli Turcja, to NATO w VS Rosja, która praktycznie... No to jest złe połączenie, nie? Turcja w NATO to jest zło, nie? To jest... No nie wiem, to jest ciężka sprawa. Nie dojdzie raczej do wojny, bo po prostu tutaj za duże pieniądze już się liczą, nie? Takim czymś. Wiadomo, wojna to są koszty, wojna to są...
straty, bo one to są po prostu no straty, koszty. Nie, nie ma nic gorszego. Dla państwa to są, no, brzydko nazywane koszty, a no i tyle, no. To, że my co tam zginiemy, no to no, to jest dla nas, to jest dla nas koszt. No i jeszcze tutaj wspomnę jeszcze tego jasnowidza, co mówił, że gdyby wybuchnie bomba w Afryce i gdzieś tam. Wiesz, tam jasno widzę, dużo, dużo se mówili, przepowiadali, nie, że tak, nie będzie, tym nie razem nie będzie ten, no ale... Mowa tylko... No, wiadomo, nie. Wiesz, ej, różnie to może być, ale co jest pewno i na czym dzisiaj właśnie nam nauczyciel z... Ja tego nie chcę dodać, z geografii, kurczę, całą lekcję, tak bym się nie chciał prowadzić, że nam robi kazanie o przyszłości świata, no ale okej. Okay. Jest to chłopak pogada też, jak mu w sumie dogadało dosyć sensem, że problemem naszym, no już nie jego, bo już troszeczkę starszy, naszym będzie głównie po prostu właśnie uchodźcy i te sprawy religijne. Zresztą jak sobie popatrzymy na naszych sąsiadów, to widać, że to już jest tam u nich bardzo, także oby nas to tak nie złapało. Nie, no, Polak to jest człowiek skóry, no mam wątpię, żeby wpuścił. No, wiesz, jak wpuścili, to wpierdoli. No, wiesz, akurat takie pocieszenie w niepocieszeniu, że po pierwsze Polska jest na szczęście, nieszczęście takim gównem, że ci uchodźcy to za bardzo nie chcą być. No, to raz, a dwa, że Polska jest krajem jednolitym, no, nie? Tutaj tak, jest tak, akurat... i solidarnym, że po prostu za bardzo nie chcą tu no. Inne religie i tak dalej. Nie no, ale zobacz, tak dalej, no. Ile było tych wojen na tle takim rasowym, że między na przykład Murzynami a Białasami, tak? No tak, no. Bo... Były, ale tak na dobrą sprawę widzisz, no Murzyni normalni ludzie, tak? Są czarni, ale to są normalni ludzie. To są różnych wyznań, no bo wiadomo, nie każdy jest chrześcijaninem, ale jest spora część ich jest katolikami, tak? No i wiesz, no nie mają, każdy ma swoją religię, no kurwa, no religię religią, ale wiesz, było na tle rasowym, nie? Że Murzyn jest gorszy i chuj. I takie były wojny, nie? No a tak na dobrą sprawę spójrz na to, nie? Że właśnie były takie wojny, no i Murzyni są spoko, tak? I oni przychodzą do czyjegoś kraju czy coś, no bo swojego kraju jako takiego, można powiedzieć, nie mają, tak? Nie mają, no. On... To jest rasa, no to nie ma kraju, no to akurat, no ciężko to określić, tak? No to kolor skóry nie ma znaczenia o kraj. No i oni przychodząc do jakichś różnych krajów, rozrastają się na przykład, nie? Ale oni jak przychodzą do tego kraju i w tym kraju mieszkają, tam mają rodzinę, to oni ten kraj traktują jak dom. To jest ich ojczyzna wtedy. A przychodzi ci taki muslim i on, kurde, on traktuje tylko jedną religię, jednego Boga i jeden jakby, nie wiem, kraj, nie kraj, tylko swój łeb, nie wiem. On przychodzi do kogoś i próbuje wprowadzać swoje rzeczy, tak? No to jest nie w porządku. Po jego myśli i że ci jeszcze tu dodam, że właśnie oni mają coś takiego, islamiści, że po prostu oni mają takie wyobrażenie, że tym oni więcej ludzi zabiją, tym lepiej. To tak jakby tym lepiej, właśnie, że oni więcej dusz do Allaha poślą i tym Allah im właśnie będzie bardziej, no tak jakby przełym okiem patrzył, nie? Nie będą mieć niby te 72 dziewice. Bo to też mniej więcej po to. Co będą mieli? No, 72 dziewice. A no. Czemu 72 dziewice? Gdzie oni teraz w tym świecie dziewice znajdą? No, wiesz. Nie znajdą. Ej, weźcie jakieś zadanko. Możecie czy nie? No, za bardzo nie. Aha. Duszek, weź spróbuj jakieś zadanie wziąć tam spod tablicy. Już, ty. Dobra, zaraz pobiegnę. Dobra, ty zanim dobiegniesz, to ja już tam dojadę. Co się porobiło, że mnie jacyś dziwni ludzie zapraszają na Facebooka? A, bo ten... Co robi Ślązek? Po prostu zapytam. Nie, Ślązek nie. Po prostu spajki wraz z innymi cię szukali i szukali po moich znajomych. A że znajomych ma tylko jednego Adama, no to... A, no tak, rzeczywiście. I teraz duszę, wszyscy, którzy oglądają ten odcinek, wchodzą teraz w tej chwili na Facebooka. Nie, wchodzą na ciebie. Szukają Adama. Na Facebooka przyjdę. Ale mogę was pocieszyć, że ja absolutnie zaproszę ludzi. Znaczy z YouTube'u, znaczy ty ja też tutaj nie. To akceptuję, a ale tak naprawdę. Znalazło już mnie sporo osób, ale też. No to z czasem to i tak gdzieś tam. Masz Sebastian Pietrzak i tak, więc jak się miał nie znaleźć?
A muszę tak mieć, bo usuwają konto, ty nawet o tym nie wiesz, a usuwają konto. A ja mam dużo ciebie i nadal się trzymam. No to w końcu się nie Ale tak będziesz trzymał. a propos właśnie tego, co wspomniałeś, że teraz te i publiczne, jak jesteś po prostu jak ustawiona jako postać publiczna na Facebooku, czyli za lajkiem po prostu i tyle, to właśnie teraz, kiedy to wprowadzili, niedawno w sumie, nie, że musisz po prostu się zweryfikować. No. I czy chcesz, czy nie chcesz, tak naprawdę jak ktoś tam dobrze się zna, to poszuka i tak czy siak czy znajdzie, nie? No, a ja w tych odcinkach teraz dłużej jeżdżę. Jak tam przejechać do jasnej cholery? Nie mów mi, że to trzeba tak naokoło jechać? Przez tą rzekę nigdzie nie ma mostów? No, Nie. tam mosty są gdzieś, ale to są raczej Słuchaj. pozaznaczone. O kurwa. No ty, no bez jajów, nie? Ale słuchaj, wróćcie, ale wróćcie, wróćcie. Będzie krócej, wróćcie. Słyszysz? No dobra, no Ej, ale słuchajcie którędy tego. mam jechać? Włącz dziewiątkę. No mam. Ej, słuchajcie, słuchajcie mnie Ja, teraz? no. Powiem coś takiego zabawnego. Cena za kalendarz to dowolny datek na rzecz klubu, jednak nie mniej niż 30 zł. Aha. No dobra, no, dużo Ty jedno. jedziesz na centrum ogrodnicze? No. No to jak masz telefon przy gospodarstwie, No. telefonik skręć w lewo, tam przejdziesz przez ten mostek, będziesz jechał wzdłuż rzeki i potem normalnie przejdziesz przez tamten obok tego zielonej przyczepy. Teraz w lewo gdzieś tam nakręć. Tylko tam uważaj na ten most. Czekaj, tu przez most mam przejechać. Tak. Matko, co za most? A tutaj nie ma Fajnie. mostu? Nie ma. Czy no fajny ten most. Taki drewniany? No. No A ja gdzie on pamiętam by ten. traktor utrzymał, ty? No, wiara go trzyma, wiara go. No chyba. No i co, mam jechać? I teraz wzdłuż rzeki, tak. No i dokąd dojadę? No i teraz idź do końca, do drogi. Super. No, ta mapa została podzielona na takie, kurde, w sumie trzy te, nie? No i to jeszcze Trzy objazd jest części, ciężki. kurcze, i tak naprawdę trochę sobie No i tak po dokąd prostu mam jechać aż jedź. do drogi? No przecież, a nie będzie mostu żadnego po drodze? Nie będzie. No to ty jesteś głupi, brzydki. No nie, no właśnie gdzieś Czekaj, bo tu jest skoczyłem, takie fajne miejsce, może tu się będzie dało przejechać. żeby się nie utopił. Właśnie się tego boję trochę. Idę zobaczyć najpierw z buta. Jak guslik, czołg No jak bo mieli przejeżdżać. nie, to był ten, to był Tomek, Tomuś. Guslik ten wysoki. No, Tomek też Guslik? był. Czekaj, jak to Nie, to było? guslik przeszedł przez takie jeziorko i dało się tu przejechać, jakby co. Traktor się ledwo zamoczył, więc można spokojnie przejeżdżać. W tym Ale gdy coś miejscu było o na Guzliku szczycie tam, kiedyś. Duszek, ty widzisz zresztą, które to miejsce. Widzę, widzę. A ty widzisz. No, tak. Miłość. To jest miłość. Miłość, radość, Kurde, jak... niewolę. Ach, no nieważne. I Miałem coś powiedzieć, ale te zapomniałem misje co. są trochę uciążliwe, bo to tylko się wozi i kurde i wozi. No, tak trochę... Znaczy, zależy jakie, nie? Ale... Ale No... czasem też jest skoszenie trawy. Ale w sumie w porównaniu do trzynastki, bo w trzynastce też były misje, nie? Z tego co pamiętam. No, To... ale tam też za wiele nie było tych misji. Ale to w sumie nic się nie zmieniło, nie? Bo było koszenie, było wożenie i no... Jedynie zboże I teraz chyba zboże, można, no. nie? Teraz to Ty, Duszek, zboże zobacz, i można tak doszło, ale musiałem tu tak... dojechać praktycznie. No... Ale kiedy mamy hajsu? 43 tysiące. Ale wiesz, na przykład mogliby dodać coś takiego, jak nie wiem, kurczę, twój sąsiad ma kawałek łąki i chce, żebyś mu pozbierał, kurde, z niej trawę, nie? Na przykład, o, krzyczę pozbierającą, no i bierzesz, jedziesz, zbierasz, nie? Albo na Szczególnie, że przykład... masz na singlu i twój sąsiad. Tak, no, ale wiesz, no, to są takie różne pierdoły, które można by pododawać No, to jest i na akurat pewno... raczej nietrudne, żeby oni to Wiesz, dodawali, kurczę, więc. i farming naprawdę można sobie tak pomyślić, można Ale cholernie fajnie rozwinąć. Patrz, masz na właśnie przykład masz te misje, misję. można więcej dodać. Możesz dodać porę roku, możesz przecież dodać... no właśnie to, o czym żeśmy gadali z orką, że po prostu zrobisz orkę i ona po prostu będzie trochę więcej dawać do plonów. No. To są takie pierdoły, ale jak Albo. pomyślisz sobie, to możesz, no możesz hopie, no masz cały Co blok, ja mam tu kurde, zrobić do kartek jasnej A5 cholery? zapisanych, nie? Albo ten, na przykład, że więcej paliwa schodzi przy orce czy coś, to przecież to nawet No właśnie, modyfikacje takie wychodzą, to są takie kurczę. pierdoły, ale naprawdę, kurde, jakby się Jan za to wziął konkretnie, to by z Ej, no tego panie, zrobił no co ja mam taką... tu zrobić? Możesz oddać A tam tu jest jakieś ta tam... paleta.
Mówię, Boże, gdzie ta paleta, ty? Zajebali, czy co? O, nie zdążyłem dojechać. Są wszędzie. A propos, tak dzisiaj to widziałem dzisiaj jednego, kurde, Muhammad Ali Babilala. Ja, kurde, idę ze szkoły, kurde. I idzie sobie taka owinięta. No, ale to nie ma co. Wiesz, ja nie mam nic przeciwko tym, a tak jeszcze jedną rzecz dodam, bo to już też nie będziemy cały odcinek pierniczyć o Allahu, Allahu. Dobra, no dodaj i kończymy. Bo to... I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja nie mam nic przeciwko temu, że przyjdę do tych uchodźców. Nie ma problemu, ale kurde, przyłażą tu i robią tak jak my. Robią, mają pieniądze, żyją. Nie robią, nie mają pieniędzy, nie żyją. Dziękuję, do widzenia. Ale będą kombinować wtedy. Jak mają żyć tak jak my, to wiesz co, to nie lepiej nie. A tak co drugi dzień pić jak alok, no to... No nie. No to... Dobra, do następnego i trzymajcie się, cześć. No, trzymajcie się, na razie, cześć.